Mój syn Jan Walczak jest uczniem ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Uczy się w klasie fortepianu głównego. Jego osobą, profesorem tego instrumentu jest doktor habilitowana Elżbieta Pasierowska-Kołodziej. Jest obecnie w 11 klasie, jest uczniem 11 klasy, to znaczy pierwszej klasy liceum. Jest już laureatem wielu międzynarodowych konkursów, między innymi w Mediolanie, w Nicei, jak również konkursu w ostatnim roku w Brumo w Czechach. Również ogólnopolskich konkursów. Jest również laureatem wielu konkursów muzyki kameralnej. Ale muzyka to nie jest jedyna jego pasja. Jest bardzo dobrym uczniem. Zdobywa również nagrody na różnego rodzaju olimpiadach i humanistycznych, i z tych przymiotów innych ogólnokształcących również. Pochłonięty jest oczywiście pasjami przeróżnymi. Lotnictwo to jest też jedna z jego wielu fascynacji. No i tak się składa, że właśnie lubiąc podróżować, wymyśla również miejsca, gdzie można by było zagrać na fortepianie lub wygrać któryś z konkursów pianistycznych. No i w związku z tym tutaj rola nasza, rodziców, znaczy mojej żony i moja, jesteśmy swego rodzaju i opiekunami, to z siłą rzeczy, jak rodzice, ale też menadżerami. Wokół tego potrzebne są zawsze oczywiście jakieś wsparcia, naturalnie, że finansowe, bo to jest ogromne obciążenie dla rodziców. No i ogromnie wdzięczni jesteśmy, że udaje się rzeczywiście władzom i miasta, a zwłaszcza województwa i marszałkowi dostrzec właśnie takie potrzeby i jesteśmy ogromnie wdzięczni, że mogliśmy się znaleźć tutaj. No i wdzięczni, że nasz syn mógł się znaleźć w gronie tych fantastycznych laureatów, wielu bardzo zdolnych dzieciaków, które właśnie dzisiaj będą miały przyjemność odebrać te laury.